walki o pół Tusk i Mławę w filmowej interpretacji uczniów z Wilna. Na Warszawę! To zwycięska praca w tegorocznym filmowym konkursie historycznym Patria Nostra. Takie filmy bardzo dobrze pokazują historię Polski i ludziom po prostu jest lżej zrozumieć, lżej zobaczyć niż gdzieś przeczytać. W konkursie rywalizowali ze sobą uczniowie z 60 szkół z Małopolski, a także młodzież polonijna, m.in. z Litwy, Kazachstanu i Stanów Zjednoczonych.